urodziłem się w Warszawie. W pełnej i w sumie szczęśliwej rodzinie. Otrzymałem tam dużo akceptacji, miłości, ale w środku mnie była wielka pustka. Na zewnątrz wszystko wydawało się, że jest w porządku. Byłem w harcerstwie, grałem w teatrze szkolnym, nawet kilka głównych ról. Grałem na gitarze, mieliśmy zespół, jeździliśmy po domach kultury z tymi koncertami. Ale często, gdy wracałem do domu, to po prostu kładłem się na łóżku i przez kilka godzin byłem w stanie patrzeć się w sufit. Uciekałem. Samotność, brak poczucia własnej wartości, kompleksy, nieumiejętność nawiązywania nowych relacji, często odrzucenie w gronie rówieśniczym sprawiało, że czułem się po prostu sam. Uciekałem często w gry komputerowe wiele godzin dziennie, potrafiłem spędzić przed monitorem. Uciekałem w pornografię, uciekałem gdzieś w masturbację. To wszystko sprawiało, że po prostu czułem się źle. Bóg był w moim życiu, pochodziłem z wierzącej rodziny, ale gdzieś był odległy, był daleki. Przede wszystkim czułem, że nie zasługuję na Jego miłość, nie zasługuję na Jego akceptację, bo po prostu jestem zły, jestem grzeszny, jestem brudny. Było kilka momentów w moim życiu, które całkowicie je odmieniły. Pan Bóg odkupił nas. Pierwszym był wyjazd na rekolekcję. Poznałem tam niesamowitego księdza, który z jednej strony miał żywą i autentyczną relację z Bogiem, z drugiej strony chodził w skórze, w latach 80. jeździł do Jarocina na ewangelizację. Imponował mi jego sposób przeżywania wiary. Ja też tego chciałem. I tam w wieku 16 lat na tych rekolekcjach po raz pierwszy w świadomy sposób oddałem swoje życie Jezusowi. Powiedziałem, że chcę takiego Jezusa. Drugim ważnym wydarzeniem była zmiana, która dokonała się w życiu mojego przyjaciela. Razem z nim graliśmy w zespole, w teatrze szkolnym śpiewaliśmy w chórze. I on w jedne wakacje z człowieka, który był zainteresowany hinduizmem, medytacją i tymi wszystkimi rzeczami, zmienił się w człowieka, który mnie, no w sumie zdeklarowanego katolika, bił Biblią po głowie i mówił mi o Jezusie. Zaprosił mnie na kurs ewangelizacyjny, dwudniowy kurs Filip. Tam przez świadectwa ludzi, przez poruszane tematy coraz bardziej otwierały mi się oczy na żywą, prawdziwą relację z Bogiem. Czym ona może być? Co mi może dać? Kim jest ten Bóg, którego ja znałem, o którym wiedziałem, ale którego tak naprawdę nie znałem? Ale to, co było najważniejsze, wydarzyło się kilka miesięcy później. Na jednym ze spotkań wspólnoty w małej parafialnej salce był poruszany temat grzechu. Grzechu, ale też przebaczenia i zbawienia, które jest w Jezusie. I coś wtedy we mnie pękło. Pamiętam, że leżałem na ziemi, łzy mi ciekły po policzkach jak małemu dziecku, przytłoczony gigantycznym poczuciem tego, że Bóg mnie kocha, że mnie akceptuje takim, jakim jestem, takim niedoskonałym, takim grzesznym, takim zakompleksionym człowiekiem, jakim jestem. I od tamtego czasu już nic nie było takie samo. Wycofanego, zalęknionego, zakompleksionego chłopca stałem się mężczyzną, który wie, kim jest i przede wszystkim wie, że ma kochającego Boga, na którym może oprzeć swoje życie. Dzisiaj prowadzę wspólnotę ewangelizacyjną Łabba, która powstała właśnie na tym zrozumieniu tego, że Bóg jest tatą. Łabba po aramejsku znaczy tata, kochający, tatuś. Dzisiaj cały czas nawiązuję nowe relacje i to mi daje niesamowitą radość i satysfakcję. Dzisiaj zamiast
leżeć w domu, patrzeć się w sufit. Ja jeżdżę po świecie, byłem na wyjeździe misyjnym na Syberii, w Afryce na wyjeździe misyjnym, w tym roku wyjeżdżam na Ukrainę. Żyję z ludźmi, ale przede wszystkim żyję z Bogiem. Jestem szczęśliwy, żyję dla Niego.